Wiadomości .com, fanpage na Facebooku, strona w internecie. To są nasi bohaterowie. My jesteśmy w Lake in the Hills w Departamencie Policji, którego wyczyny mogliście zobaczyć m.in. na naszym fanpage'u na Facebooku i na stronie w internecie. Dwaj panowie, polsko mówiący policjanci z tego właśnie departamentu, a recytowali wierszyki. Entliczek, pętliczek, czerwony stoliczek, a na tym stoliczku pleczony koszyczek. W koszyczku jabłuszko, w jabłuszku robaczek, a na tym robaczku zielony kubraczek. To jest Jakub, to jest Tycjan. Panowie, witam serdecznie. Witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak jakoś cicho, ale to przez te maseczki, prawda? Zrobiło się tak cicho i spokojnie. Schowam nos, bo jesteśmy na policji i nie chciałbym też być aresztowany. A na początek zacznijmy od tego, że no faktycznie ten wierszyk zrobił wrażenie. To był jakiś taki pojedynczy wyskok, czy to jest jakaś taka szersza akcja? Nie, zaczęliśmy czytać. Normalnie byśmy chodzili tam do szkół i czytali dla tych dzieci, ale przez to, że dzieci nie chodziły do szkoły przez ten COVID, to postanowiliśmy, że nagramy i wyślemy im na e-mail i też damy na Facebook. I tak zaczęliśmy i tam parę videos było chyba albo 9, albo 11 i planujemy jeszcze więcej dalej to nagrywać. Ale to tylko w języku polskim, czy również w innych językach? Nie, ta inicjatywa była rozpowszechniona do hiszpańskiego i ten, i angielskiego oczywiście. Na razie jest tylko 9 chyba ten filmików. Właśnie wiem, że Jakub zrobił jeden z tych ostatnich, ale ten. Ale wiem, że jeszcze funkcjonariuszy z naszego departamentu planują jeszcze parę zrobić w tym miesiącu. Okej, zawsze macie jakąś odskocznię. Żyjemy w bardzo dziwnych i szalonych czasach, no bo mamy COVID. Jak bardzo wasze życie zmieniło się? Jak zmienił się posterunek od czasu, kiedy mamy pandemię? Widzisz, że musimy w maskach chodzić, a też rękawiczki zakładamy i musimy być taki ekstra ostrożnie, jak chodzimy, wiesz, wchodzimy do domu, gdzie ktoś może mieć jakieś te symptoms albo pozytywny test na COVID, to musimy, wiesz, to uważać jeszcze bardziej i dużo robimy teraz przez telefon, zamiast chodzić tam do domu, jak nie trzeba, to przez telefon rozmawiamy z nimi. Jak wasze rodziny reagują? No bo pamiętajmy, że policja jest tak naprawdę na pierwszej linii frontu walki z COVID. Wy przecież normalnie interweniujecie. Co można zrobić przez telefon, to na pewno zrobicie przez telefon. Natomiast nie da się wszystkiego zrobić przez telefon. Wasze rodziny są troszeczkę wystraszone, przerażone? No trochę na pewno, ale tak jak mówię, próbujemy uważać jak najwięcej możemy, żeby nie dostać tego i wiesz, nie stało się, że ktoś się dostał w departamencie jeszcze to. Wiesz, to, co robimy, to musi jakoś działać, nie? Trudno było przyzwyczaić się do tych wszystkich przepisów, do tych maseczek, żeli. Sprawa jest taka, że po tym, jak gubernator zrobił ten executive order, to dużo ludzi nie chcieli zostać w domu, dlatego tak samo ja zrobiłem tą inicjatywę McHenry Stay Home. A to tak samo było zrobione po polsku i hiszpańsku. Zostań w domu, McHenry County. No i właśnie dużo ludzi, mimo tego, że ten order był, to wychodzili na imprezy, to wszystko, to po prostu tak mówiąc ludziom, żeby zostali w domu, naprawdę było ten, tak jakby najtrudniejszą. Domyślam się, bo ludzie. Bo nikt nie chce zostać w domu, szczególnie jak tak ładnie na dworze jest. Jesteśmy też w Stanach Zjednoczonych, tutaj troszeczkę inaczej podchodzi się do wolności i ludzie wolność stawiają na pierwszym miejscu, choroby są nieważne. Ale o tym nie mówmy, bo tutaj trzeba by było mówić również o polityce. Zdarzyło się wam osobiście zapomnieć na przykład maseczki albo jakichś przepisów? Jakbym zapomniał, to od razu do auta z powrotem biegnę, żeby dostać maskę, ale jeszcze się nie stało, że nie miałem maski, bo jest nasz policy teraz, że musimy mieć to. Nie ma, że możemy zapomnieć albo że nie mieć w ogóle, tylko musimy mieć tą maskę. A tak samo w samochodzie mamy więcej niż jedną. To w tym momencie to już tak jakby habit jest, że tak za każdym razem wychodzisz z samochodu, to maskę nakładasz. Jest tyle pięknych zawodów. Takich bardzo lekkich, lightowych, być może siedzących, biurowych, gdzie nie trzeba się męczyć, gdzie świetnie płacą, a wy akurat sobie wymyśliliście, że będziecie policjantami. Dlaczego policja? Ja bym nie mógł w ofisie pracować i siedzieć przy biurku cały dzień. Ja lubię być na polu, z ludźmi rozmawiać i pomagać. I to chyba jest to, że w tej pracy to możesz naprawdę pomóc komuś. Naprawdę jest tak, że codziennie jest coś nowego. I tak większość pracy to albo przy komputerze siedzisz, albo gdzieś jeździsz cały czas, a tutaj to inne sytuacje codziennie, inni ludzie i to jest ten, naprawdę to robi tą pracę tak wartą. No ale to jest też troszeczkę inne miejsce, prawda? Trudno Lake in the Hills, miasteczko, które ma około 30 tysięcy mieszkańców, porównać do jakiejś większej
metropolii na przykład, więc pewnie jest spokojniej. Właśnie, jest tutaj spokojniej, czy to tylko pozory? Byś się zdziwił. Nie mamy to samo co Chicago na pewno, ale każde miasto ma te same rzeczy, tylko może nie aż tyle. Trochę mniej. Nie myślicie o tym, żeby zmienić pracę na jakąś spokojniejszą mimo wszystko? My tak naprawdę dopiero zaczęliśmy. Ja jestem policjantem teraz przez 2 lata. Ja tutaj tylko przez trochę więcej niż rok, ale byłem w innym departamencie w McHenry County przez 2 lata wcześniej. Ja nie wyobrażam sobie robić coś innego niż to. Trafiliście bardzo źle z tym czasem swojego policjantowania, bo trafiliście na bardzo gorący okres, ale to jest temat dla rzeczników prasowych i waszych przełożonych. Bardzo wam dziękuję, trzymam kciuki, gratuluję akcji, bo akcja jest świetna, cieszy się ogromnym zainteresowaniem w internecie. No i czekamy w takim razie na kolejne materiały filmowe, być może na jakąś modyfikację tych filmików, albo tematyczną. Będziemy kręcić dalej i zobaczymy, co będzie. Wiadomości.com. Twoje źródło informacji.